i ruszyły. Tutaj poprowadził Sileroy, a ostatnia ruszyła Fanny Mendelssohn. Przedostatnia ruszyła Dekarta, ale już na prowadzeniu jest Lee Rose. Ona będzie dyktowała tempo. Utrzymuje drugie miejsce Sileroy i tam w czołówce jest także Zoja RMP. Te konie 1700 metrów do celownika jest mniej więcej. Lily Rose mocno rozpoczęła. Goni ją Sileroy, dalej Zoja RMP. Na trzeciej pozycji Matresson Titr. Pozostałe konie z tyłu na razie Fanny Mendelssohn i tam jeszcze z tyłu jest dość daleko Dekarta. Właśnie Dekarta na ostatnim miejscu. Lee Rose prowadzi, ale nie ma dużej przewagi. Do celownika jeszcze 1300 metrów. Lee Rose tuż obok niej Zoja RMP i większym kołem galopuje Sileroy. Teraz troszkę poszła w duże koło Lee Rose. Sileroy bliżej kanatu, tam jest Zoja RMP, przesuwa się stopniowo Matresson Titr do czołówki. Za stawką galopuje Trips. Trips jeszcze Dekarta. Te dwa konie zamykają pole. Tam przeszła troszeczkę Fanny Mendelssohn, ale jeszcze ma stratę do tej czołowej grupy koni. Przed wyjściem na prostą cały czas Lily Rose przy wewnętrznej galopuje dość lekko Sileroy i już jest blisko nich bardzo lekko galopująca Matresson Titr. Środkiem toru tutaj Joanna Wyżyk wyprowadziła Sileroya i próbuje uciekać. Koń troszeczkę zszedł do kanatu. Polem finiszuje Matresson Titr. Do celownika jeszcze ponad 300 metrów. Sileroy galopuje dobrze, ale zbliża się do niego tutaj powtórnie finiszująca Lily Rose i środkiem toru kapitalnie przyspieszyła Matresson Titr. I ona tutaj jest pierwsza zdecydowanie. Do celownika jeszcze 50 metrów. Matresson Titr kapitalnie galopuje. O drugie miejsce walka, bo tam jeszcze finiszuje Iderabadi. O drugie miejsce walka między Iderabadi oraz Lily Rose, a zdecydowanie wygrała Matresson Titr.